Witam Was bardzo serdecznie. Kolejne modele Tilliga. Trzy modele. To są trzy modele cystern. Wszystkie trzy modele trzecioepokowe. Z tym, że pierwszą, którą zaprezentuję, to jest o numerze 76708 PKP. To jest regularny model Tilliga. Natomiast kolejne dwa, czyli ten o numerze 50, 19, 18 i czarny, a tutaj szary o numerze 50, 16, 58 są oczywiście na zlecenie AMC. Dobrze, to szybciutko patrzymy do środka. Cóż my tutaj w środku mamy? Mamy cysterny, proszę bardzo, nawet zaklejone. W ten sposób wygląda pierwsza czarna cysterna. I tutaj mamy napisane centrala gospodarcza Pruszków. Już wyciągamy ten modelik. Pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Już tych modeli sporo mam tej konstrukcji. Czyli RH. Proszę bardzo. Dobre, już porządniejsze wykonanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie czuję się też na tyle wykwalifikowany, żeby oceniać wierność oryginałowi, ale budka, proszę bardzo, jedna strona modelu, strona, ostrożnie przetaczać, syt NTK Bydgoszcz, proszę bardzo, druga strona modelu. Bardzo ładna cysterna. To jest pierwsza cysterna. Kolejne dwie. Również czarna cysterna, również z budką. Już tutaj pokazuję. Troszeczkę według tego, co tutaj jest napisane, innej konstrukcji. Rzeczywiście niższa. Do przewozu chyba innych, może też i innych towarów. Kwas siarkowy, zakłady azotowe, zaraz przeczytamy. Zakłady przemysłu azotowego Kędzierzyn. Proszę bardzo. Górna część, część tutaj z budką. Ostrożnie przetaczać. Druga strona identyczna. Ucha, tak, typ tego, tej cysterny i również ta strona, o, ostrożnie przetaczać. To była druga cysterna, mniejsza, ze względu na inny towar przewożony. I trzecia, też z AMC, zamówienie. Już patrzymy do środka. Ta trzecia jest też RH, tylko szara, nie czarna. Proszę bardzo. Przedsiębiorstwo eksploatacji cystern Warszawa. Popatrzmy tutaj na budkę. Budka jest identyczna. Trochę te sprzęgi przeszkadzają, standardowe, ale co zrobić? Ładnie tutaj widać to nitowanie, jednak na tej czarnej aż tak dobrze trzeba się przypatrzeć, albo trzeba byłoby przybrudzić, to wtedy byłoby coś bardziej widać. Takie trzy cysterenki, trzecioepokowe. Zaraz zrobimy im ładne zdjęcia. I cóż, żegnam się z Wami. Oczekujcie w jakiejś może dalszej przyszłości również filmów z tymi właśnie wagonami. To tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Cześć.